W dzisiejszym odcinku Bloons Woof zagramy sobie małpkami, które posiadają czwarte drzewko rozwoju. Już wam tłumaczę, o co dokładnie chodzi. Mamy na przykład takiego Gluganera, którym wiadomo ma trzy różne ścieżki, w które możemy sobie iść. Ale wgrałem właśnie takie małpeczki, które mają to czwarte drzewko. I musicie sobie tak naprawdę wyobrazić, że tutaj mamy tego bumeranga, ale mamy także coś takiego jak tutaj. I będę mógł używać tylko małpek, które właśnie mają takie drzewko. I mamy na przykład tutaj, znaczy na przykład, wymienię po prostu wam wszystkie. Mamy tak shootera, którego chyba nie testowałem nigdy. Mamy boomerang, mamy zwykłego darta, mamy gluganera, którego możemy na przykład zrobić pod miotacz ognia. Mamy także dartling gunnera, tutaj są różne rzeczy. Mamy snajpera, mamy alchemika, mamy druida, przepraszam, to jest wizard. Mamy druida i mamy ninja. Naprawdę jest tego bardzo dużo, a nie, przepraszam, jest jeszcze super małpka. Więc dzisiaj tylko i wyłącznie tych małpeczek będę mógł używać. Jeżeli chcielibyście z tego zobaczyć na przykład odcinek na multi, gdzie z Admirosem używamy tylu małpek, które aktualnie mam wgrane, koniecznie zostawcie lajka, no i subskrybujcie kanał. Dzięki temu nie przegapicie żadnych odcinków. Postawmy sobie właśnie tego gościa, Explosive Tax. Zmienił już kolor na czarny. Także całkiem fajnie, weźmiemy sobie ciebie, postawimy w tym miejscu i nie wiem, gdzie zwykłego darta postawić. Może tutaj, jako tak. Nie, przepraszam, ja nie mogę ich używać. A widzicie, już, mimo tego, że dopiero się gra zaczęła, to już to robiłem. Bohatera nie liczę, chociaż mogłem kliknąć Benjamina, bo to jest, na przykład zobaczcie, to ulepszenie kosztuje 183 tysiące, więc najprawdopodobniej nie uda mi się tego zrobić, ale plan jest taki, że muszę postawić wszystkie te alternatywne małpeczki. I wiecie co? Ja to zrobię nawet od samego początku, żebym później nie ominął żadnej. Więc one wszystkie wyglądają na razie w ten sam sposób, ale gdy tylko sobie na przykład tutaj kupię, to Dart Monkey Alternate Path będzie po prostu, jego pociski będą wybuchały i później Bluntonium Darts 129 tysięcy. Już nie pamiętam, jak dokładnie działały te upgrade'y, bo testowałem to bardzo, bardzo dawno temu, a pomyślałem, że sobie wrócimy do tego moda, bo po pierwsze został zaktualizowany, a po drugie została dodana nowa małpka i jest to coś takiego. Ancient Dart Monkey. I jest to Dart Monkey z czwartej części. Nie wiem, czy to będziemy dzisiaj testowali. Raczej nie. Raczej zostawiłem to po prostu na jakiś inny czas. I pamiętajcie, że jeżeli coś kupujecie w Bloonsach, a widziałem, że dużo was kupuje, za co jak zwykle dziękuję, to użyjcie sobie kodu FLOTAR. To dzięki temu mnie wesprzecie. Także dzięki wielkie za to. Dobra, postawmy sobie teraz tego Dartlinga. O! Na razie możecie być troszeczkę zawiedzeni, bo mówicie, kurde, Flotar miał być alternatywne drzewka, a na razie nie ma żadnego alternatywnego drzewka, ale zaufajcie mi, zaraz to sobie zmienimy, tylko po prostu zależy mi na tym, aby postawić wszystkie te małpeczki. Na przykład tu jest Music Monkey, które ma nawet paragon swój, który testowałem tak dawno temu, że nawet nie pamiętam, co tam dokładnie było. Także pytanie, czy chcielibyście po prostu, żebym jeszcze raz sobie potestował te małpeczki, bo bardzo możliwe, że one mają jakieś zmiany. Okej, tu Magic Spread, o, już się zaczyna. Już się zaczynają alternatywne drzewka. Kamogogle. Alchemik z kamogoglami. No jak widzicie, tu jest jedno drzewko. Nie ma czegoś takiego, że można sobie drugie jakieś dać. Faster glue. Ty, w ogóle cokolwiek się pojawia, to od razu ginie. Ja nawet sprzedam bohatera, bo przecież on nie odgrywa tutaj głównej roli. Weźmiemy sobie te... Wow, dziwne pociski. Okej, niech będą. 810 kosztują bumerangi, jakby takie olbrzymie bumerangi, które są o wiele większe i będą zadawały dużo obrażeń. Tak w skrócie, tyle musicie wiedzieć. Dobra, postawmy sobie druida. Z tego co pamiętam, ten druid działa w ten sposób, że on może generować HP. Tak, generuje HP i tutaj mamy coś takiego jak generowanie też HP. Bo jest jakaś małpka, chyba to jest robot monkey? Widzicie, robot monkey z paragonem. I wszystko jest ładnie tutaj, wiecie, pokazane. Też sobie to do tego wrócimy. Ale jest jakaś małpka, która za używanie jej tracimy HP, więc to jest takie zabezpieczenie. Na przykład mamy małpkę z mieczem świetlnym. To też jest bardzo fajne, fajnie zrobione. Dobra, ninja. Ninja gdzieś w tym miejscu. Cyk. W ogóle te małpki chyba będą tak broken, może nie mega broken, ale będą tak dobre, że ja nie będę musiał nic tutaj więcej ulepszać. Dobra, wszystko co się pojawia, to od razu po prostu jest rozwalane. Exploding darcy. Sobie weźmiemy to. Pięknie, 2700. Wiecie co? Zaczynam powoli, tak powoli żałować, że nie podzieliłem nawet tych małpek na dwie części. Bo może być dla was zbyt duży chaos, zwłaszcza dla tych osób, które tych małpek nigdy nie widziały na oczy i będziecie się zastanawiali, ej Flotar, a co robi na przykład ten piąty tier? Czemu postawiłeś tak dużo małpek i później nie wiadomo w sumie, która małpka co robi? Także na spokojnie sobie to sprawdzimy. Magic Shotgun. Aha, czyli będziemy strzelali magią, bo on, widzicie, takie małe pociski wypuszcza. To teraz, wow, ale to fajnie wygląda, o!
Oho, myślałem, że coś będą problemy. Kamo, tak, shooter pod wykrywanie kamo. Tego się właśnie doczekaliśmy, proszę bardzo. Kupimy go sobie tutaj. Bigger Explosions. Ciebie mogę dać na mocne balony. Ten Dartling sobie bardzo dobrze radzi. Plasma Gunnera sobie też za chwilę postawimy. I chyba to są wszystkie małpki, które właśnie mają to alternatywne drzewko. Tak, są także małpki z Plants vs. Zombies, ale one... Powiedzmy tak, że nie są zbyt dobre, powiedziałbym, że nawet są tragiczne, więc nie będziemy ich używali. Dobra, co my tutaj mamy? Plazma rangi? Nie. Life Generation. O, generuje 3 HP na koniec każdej rundy. Spoko. Seeking Darts, sobie to weźmiemy. To będzie coś, ulepszenie tak jak jest przy łodzi podwodnej. Albo samolot, bardziej samolot chyba działa w ten sposób. Podgrzewane shurikeny, które będą mogły niszczyć ołowiane balony, to sobie weźmiemy. All Sing Eye All Lose the Ninja Monkey to see beyond. Aha, czyli on będzie widział powyżej możliwości zwykłej małpki. Czyli zwiększył mu się zasięg po prostu. Katana, tak, na blisko będziemy mogli używać katany. Jak widzicie, wygląd też się tych małpek zmienia. Chociaż z tego co czytałem, niektóre z tych małpek są zbagowane. W tym sensie wygląd się zbagował na najnowszej wersji. Tak przynajmniej pisał autor. Nie wiem, ile w tym jest prawdy. Weźmy. O, osłabiające pociski. Tutaj na razie ta ekipa bardzo dobrze sobie radzi. A na tej mapie w ogóle nie mam też zaliczonego zwykłego przejścia, więc sobie to zrobimy. O tobie zapomniałem. Że muszę jeszcze tego ulepszyć. Flamethrowera. Także za chwilę będziemy mogli spalać małpki. Fajnie to naprawdę wygląda, z tego co pamiętam. Chociaż balony się teraz nie przebijają. Plazmarangi, let's go. A, i będę mógł... Boomerang Manki będzie zarówno lewo, jak i praworęczna. I będziemy mogli rzucać jeszcze więcej boomerangów naraz. Spoko. To jest Plasma Gunner, o zobaczcie, teraz używamy sobie czegoś takiego. Light Gunner, to też jest całkiem fajne ulepszenie. W sumie wiecie co, skończy się pewnie na tym, że będę używał wszystkich ulepszeń. Oj, ale on bije teraz mocno. W ogóle żadne balony się nie przebijają. Także weźmiemy go, może w tym miejscu postawimy. Tak, żeby jednocześnie inne małpki mogły się też wykazać. Dobra, super małpka, super darcy. Ale ten ninja bije. Samuraj. Dobra, Blaze, Potion No Spread, Blaze, Koni, Cocktail with Blooms. Czyli za każdym razem, gdy będziemy rzucali potkę, to z tej potki będą wypadały takie małe jeszcze ostrza, które będą atakowały balony. Dobra, dawaj mi to. Tego właśnie potrzebuję. Tax are way too overrated. Aha, czyli po prostu będą bomby wypadały z tych zwykłych tak shooterów. I ma 218 balonów, tak patrzę, który ma najwięcej. 5000. Ej, ładnie sobie ten radzi Wizard. No i Ninja, ej. Ninja w sumie jest dziwny, powiem wam. Mega dziwny, bo jednocześnie on mega szybko atakuje, a ma tylko 152 balony zbite. Ja wiem, że on jest daleko i pewnie to przez to. Dobra, dawać mi... Wow! To im przypomina mody, które testowałem na losowe pociski. Dokładnie tak samo to działało, ale to jest spoko. Dobra, na pewno sobie zagramy z Admirosem właśnie na tych modach. On sobie też potestuje te małpeczki, będzie mógł sobie posprawdzać, tylko powiem mu, słuchaj Admiros, nie możesz postawić małpek z, znaczy tych wieżyczek z Plants vs. Zombies, bo one są po prostu tragiczne i szkoda, że nie można ich wyłączyć. Ja później poszukam, może jest jakiś konfig, który za to odpowiada, ale naprawdę mi to mega psuje całego tego moda, bo to jest mod, który wprowadza właśnie mnóstwo wieżyczek naraz. I autor z jakiegoś powodu pomyślał, ej, to dodam też Plants vs. Zombies, które... Są. Tyle mogę powiedzieć, są. I to mi chyba generuje 150 kaski co rundę, jeżeli dobrze pamiętam, albo 100 kaski? Coś takiego, ale dobra, nieważne, nikogo nie interesują te małpki. Przejdźmy może do tego, co wszystkich interesuje, czyli kolejne upgrade'y. Tylko myślę, co tutaj sobie kupić. Bloom Melter, Mob Destroyer, Nowshed's Mob Assassins, aha. Czyli będziemy niszczyli po prostu jeszcze lepsze balony, spoko. Ale wydaje mi się, że sobie postawimy ninja, żeby jego ataki kataną i jeszcze lepiej się tutaj sprawdzały. Z tego, co widzę, większość małpeczek też sobie nie radzi z kamobalanami, więc... No zobaczymy, jak to będzie później wyglądało. Mam 32 tysiące. Nie ma tutaj chyba jakiejś takiej lepszej farmy. Chociaż nie, jak można by było zrobić inaczej farmę bananów? Chyba nie mam możliwości zrobienia czegoś takiego. Będziemy mieli pierwszy, czwarty tier, bo chyba żadna małpeczka nie posiada. Tak, nie posiada tego. Także cyk, mamy samuraja, zmienił się troszkę. Samuraj Master. 194 tysiące kosztuje ten samuraj. To jest rezultat lat treningu.
że poznał jakieś starożytne, wiecie, starożytne ataki, czy tam inne coś. Tutaj też sobie będziemy generowali troszkę więcej HP, tylko nie wiem, czy zauważyliście, o, on teraz mi dopiero generuje HP, bo ja w ogóle nawet nie kupiłem mu tego ulepszenia. Także to był mój mały błąd. Dobra, ninja zaczyna się rozkręcać. Dartlinga możemy w sumie też tutaj postawić. Niech już wiecie, jak go mam, to niech sobie strzela, chociaż nie ukrywam, że na tym trzecim tierze jest giga OP ten Dartling Gunner. Później, z tego co kojarzę, on wypuszcza pociski, to jest chyba na piątym tierze, True Solar Beam Gunner, że jego pociski nie będą jakby przez całą mapę, tylko mniej więcej do takiej odległości, połowę swego. No, chyba coś takiego działało. Znaczy, w ten sposób to działało. Super darcy. Neon darcy możemy sobie kupić. I chyba zatrzymanie czasu później będzie? O, jest BFB. Oj. No nie, no. Jakie BFB, jakie balony. Przecież tutaj wszystko jest tak szybko niszczone. Chwila, czy to czwarte drzewko maga polega na tym, że on idzie pod jakąś magię chaosu albo coś w tym stylu? Witchcraft. Czyli mamy nekromantę, mamy maga ognia, mamy taką dobrą magię, białą. I możemy iść pod taką magię chaosu. Fajne. To jest też, też mi pasuje bezpośrednio do gierki. Neon to jest, widzicie, super małpka, to jest po prostu cofanie czasu. Zwiększa mi attack speed, ale jednocześnie cofa o rundę do tyłu. Czyli możemy, nie no, zapętlić tego raczej się nie da, ale możemy po prostu troszkę dłużej poczekać i nasza małpka będzie mega mocna. Dobra, 29-25 tysięcy. Problem jest taki, że te wszystkie upgrade'y, które są tutaj, no one już wymagają bardzo dużo kaski, ale naprawdę bardzo fajne modziki i fajnie, że one tutaj są. No gdyby nie na przykład Marine Monkey, tego nie testowałem nigdy, nawet nie wiem co to robi. Tego też nie testowałem, bo to doszło. 8-pikselowa małpeczka, oj, myślałem, że mi skraszowało grę. Szczerze, myślałem, że to już jest crash, jak to włączyłem, ale nie wiem. Na przykład Music Monkey też było kiedyś testowane, to kiedyś testowałem, ale to wiecie, to były stare filmy, które na przykład rok temu nagrałem. Więc ja bym z przyjemnością sobie to potestował. Jeżeli chcecie, to napiszcie teraz w komentarzu, dawaj testy tych małpek, albyśmy sobie na przykład zrobili dwie małpki w jednym odcinku, a nie, że osobny odcinek dla jednej małpeczki. No i oczywiście na losowych małpkach też one się pojawią. Już niedługo, z Admirosem, losowe małpki, może jutro nawet będziemy sobie nagrywali. Więc byśmy sobie coś takiego nagrali i w międzyczasie dobiliśmy do 75 rundy. No i zero problemów, no co mogę powiedzieć, zero jakichkolwiek problemów tutaj. Można jeszcze postawić, nie no to one były ostatnie, nie? To jest piękne po prostu, wszystko tutaj, wszystko, zobaczcie, nawet ikonki są mega zrobione. Nie wiem, nigdy się chyba nie przestanę jarać tym modem, jak on jest dobrze zrobiony. Dajcie też znać, która małpka wam się najbardziej podobała z tych, które zostały tutaj przedstawione i którą widzielibyście jako taką normalną rzecz w Bloonsa, która najbardziej wam po prostu pasuje. Ten Dartling Gunner też jest całkiem spoko, ale moim faworytem jest tutaj Glue Gunner i małpka ta magiczna. No, jakbym miał wybrać dwie, to coś z tego. I 78 runda, także przyspieszmy sobie to, żeby zobaczyć, czy uda mi się przejść Zomga. Jak widzicie, bez żadnego problemu. I najwięcej obrażeń zrobiła małpka 040, czyli alternatywne drzewko snajpera.